Gdańsku. Piotr Wąż, witam w debacie Dnia Polskiego Radia 24. Witam także naszych gości. Agata Czarnacka, Lewica 24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry, Polityka.pl w tej chwili. Polityka.pl. I Piotr Nisztor, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jutro mijają 2 lata od wyborów parlamentarnych, które zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Szefem rządu została premier Beata Szydło, która dzisiaj ucięła spekulacje na temat zamiany na stanowisku premiera. Stwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość ma umowę z Polakami na pełną kadencję i też prosiła o to, by uciąć na razie spekulacje i spekulować na temat nazwisk, które zmienią się w ramach rekonstrukcji rządu. Ale trudno tego nie robić, kiedy nawet poranny gość Polskiego Radia, minister Mariusz Błaszczak, nie wyklucza między innymi tego, że jego resort przejmie część kompetencji innego resortu, resortu cyfryzacji. To wszystko jest teoretycznie możliwe. Czy w praktyce tak będzie, zobaczymy. Proszę zauważyć, że od lat 90. mamy ustawę, która tworzy działy administracji rządowej i reszta już należy do premiera. Jak te działy uszereguje? Kto będzie poszczególnymi działami się zajmował? Teoretycznie wszystko jest możliwe. W takim razie kto pożegna się ze stanowiskiem? Agata Czarnacka? Ja myślę, że pan redaktor Nisztor ma dużo więcej w tej sprawie do powiedzenia. Ja jestem raczej tutaj skłonna, że tak powiem, dopowiadać panom, jak widzę te spekulacje. Ja akurat chętnie postoję, poczekam, aż pan stworzy co innego nazwisko. A jak pani słucha spekulacji, to pytam jednak i wypowiedzi premier Beaty Szydło, która sugeruje, że ma już plan na zmiany w rządzie, które nie obejmą też jej samej, to jak się pan wydaje? Wydaje mi się, że gdyby była premierem, to żadna osoba, która byłaby wplątana w jakiś taki mocny konflikt i w tym konflikcie stałaby mocno po stronie PiS-u. To znaczy stawałaby się taką prawdziwą twarzą PiS-u w tym sporze. Na pewno by nie mogła polecieć. Czyli żaden minister, który w tej chwili jest, no powinien być twarzą w rozmowach z protestującymi. Czyli na pewno nie Konstanty Radziwiłł, na pewno nie Witold Waszkowski, być może. Może minister Szybko. Piotr Nisztor, ma pan jakieś informacje w tej sprawie? Trudno mi się informacje, bo my możemy sobie spekulować, tak jak możemy sobie zaraz spekulować, jakie numery padną w Totka, no to mniej więcej to jest na tej zasadzie, jak będziemy dyskutować, kto straci stanowisko w rządzie. No nie, ja przepraszam, ale jednak ministrowie to nie są numery w Totka. No nie, ja mówię tutaj są kryteria kompetencyjne. No, można ewentualnie coś z tego widzieć merytorycznie. No, okej, możemy w takim razie merytorycznie moglibyśmy rozkładać każdy resort na czynniki pierwsze i zawsze byśmy znaleźli coś, co pewnie by nam się nie spodobało. Ale jeśli chodzi o... Ale mamy konkretne nazwiska, przypomnę jeszcze chociażby kongres w Przesusze. Tam padły 2 nazwiska, szef polskiej dyplomacji, który nie radzi sobie z ustawą, która ma przewietrzyć korpus dyplomatyczny w Polsce, i jeszcze minister Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury, który nie radzi sobie w tamtej jeszcze chwili z Mieszkaniem Plus. I to było takie wezwanie do przyspieszenia i też te osoby są na liście chociażby dzisiaj dziennika Fakt, wśród 5 nazwisk, które na pewno pożegnają się ze swoimi resortami. Czyli tak zwana dead list, ja to bardziej pochylił się na listę śmierci, tłumaczę z angielskiego. No właśnie, więc tutaj ja bym jednak pochylił się nad tematem ministra Adamczyka, bo to jest człowiek, który od dłuższego czasu był wymieniany jako ten, który w ciągu najbliższych tygodni straci stanowisko, znaczy tak zawsze było, przynajmniej raz na 3 miesiące, a ja osobiście uważam, że minister Adamczyk nie straci stanowiska, bo wydaje mi się, że premier Beata Szydło, jeśli miałaby wymieniać tą swoją najbardziej zaufaną grupę w rządzie, to minister Adamczyk byłby jej takim głównym doradcą, to jest jej najbardziej zaufany człowiek, to jest człowiek, na którego zawsze w trudnych momentach mogę liczyć, to jest człowiek, który zawsze znajdował się w tym najbliższym gronie premier Beaty Szydło i ja sobie osobiście nie wyobrażam, gdyby on stracił stanowisko, bo to byłby gigantyczny cios dla samej premier i z tego powodu wymienianie go w tym gronie, no może być pewnego rodzaju próbą wymuszenia nacisku, czy pewnego rodzaju naciskiem właśnie na premier, czy też na samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, tym bardziej, że w tym resorcie infrastruktury, którym dowodzi Andrzej Adamczyk, to jest resort, w którym no, ta rozgrywka
polityczna trwa bardzo mocno. Przecież ci wiceministrowie, którzy nadzorują te bardzo istotne kierunki rozwoju infrastrukturalnego, z jednej strony kwestie lotnicze, z drugiej strony kwestie rozbudowy dróg, no to nie są osoby, które można powiedzieć są przez ministra Adamczyka darzone wielkim zaufaniem, przynajmniej tak z nieoficjalnych informacji wynika, bo ja się nigdy o to ministra Adamczyka nie pytałem, ale wydaje mi się, że przy tej rekonstrukcji ja bym się spodziewał bardziej zmian na stanowiskach, chociażby sekretarzy stanu w niektórych ministerstwach. Ale to oczywiście jest tak, jak chyba, że w ogóle nie będzie resort to infrastruktury i będzie nowy resort budownictwa. Wtedy ktoś może stracić stanowisko, a ktoś zyskać. A jeśli chodzi o szefa polskiej dyplomacji, tak dopytam jeszcze pana redaktora. W oczekiwaniu na komentarz, panie redaktor. Inaczej, jakbyśmy założyli się o, jak to mawia się czasem w nieoficjalnych rozmowach, o dobrego łyskacza, to postawiłbym jednak dobrego łyskacza na to, że minister Waszczykowski to stanowisko opuści, bo jednak mimo wszystko jest to osoba, do której to zaufanie nieoficjalnie przynajmniej w kręgach Prawa i Sprawiedliwości spadło bardzo potężnie. Zresztą on popełnił dużo politycznych błędów, które pewnie trudno byłoby dzisiaj wybaczyć, a ze względu na to, że trwa konflikt z prezydentem o pewnego rodzaju pryncypia co do kwestii związanej z reformą sądownictwa, to mianowanie tego głównego żołnierza prezydenta Andrzeja Dudy właśnie jako członka rządu Beaty Szydło, no to byłby doskonały strzał rozwiązujący bardzo wiele problemów, mówię dokładnie o Krzysztofie Szczerskim, o człowieku, który jest w stanie dzisiaj doprowadzić do ugaszenia konfliktu między kancelarią prezydenta a Prawem i Sprawiedliwością. Nie mogę przyjąć zakładu, ale może go przyjąć Agata Czarnacka, jeśli ma inne zdanie niż Piotr Misztak i no ja muszę przyznać, że rzeczywiście tutaj dla mnie pan zastrzelił tym nazwiskiem. Krzysztof Szczerski jako następca Witolda Waszczykowskiego w resorcie, który... No właśnie, to jest jeden z tych licznych resortów, w których naprawdę zaufanie wewnętrzne, wewnątrz kraju jest dużo mniej istotne niż zewnętrzne. I Krzysztof Szczerski, który... No, to nie jest do końca osoba taka... Która by sobie poradziła na stanowisku szefa polskiej dyplomacji? Tego nie powiedziałam, ale na pewno nie jest to osoba, która by się wymieniła w pierwszym rzędzie, a jednak wydaje się, że po tych wszystkich katastrofach, po tych niemianowanych, odwoływanych ambasadorach, jednak dosyć dużym takim przetasowaniu polskiej pozycji na świecie, we wspólnocie międzynarodowej, wypadałoby tutaj złapać kogoś, kogo... No, kto, o kim wiadomo, że się dogada. Ja nie umiem tutaj wskazywać nazwisk, ponieważ muszę przyznać, że musiałabym pewnie sięgać do osób, które znam, czyli z lewej strony sceny politycznej, no to z wiadomych względów byłoby dosyć absurdalne. A Krzysztof Czerski nie mógł być, tak jak mówili, tylko niż to dobrym pomocą pomiędzy prezydentem, a pomiędzy Nowogrodzką? Ja nie wiem. Kiedyś wiceministrem do spraw zagranicznych, a dzisiaj jest ministrem bardzo ważnym w kancelarii prezydenta. Może połączył bez wyjaśnienia w jakiś sposób. No właśnie dzisiaj zdaje się, objął mi się gdzieś jakiś tweet o oczy, że pan prezydent pomału zaczyna się zgadzać na propozycję PiS-u w sprawie reformy sądownictwa. Być może to jest jeden z wymiarów tego... tych negocjacji, że jednak pan prezydent chciałby mieć większe wpływy w obszarze Rady Ministrów, ale czy to jest akurat najwłaściwsza osoba na najwłaściwszym stanowisku? Trudno mi powiedzieć. Wróćmy do wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i gościa Polskiego Radia, poranego gościa Polskiego Radia, bo tam było pytanie o minister Annę Starzyńską, czyli minister cyfryzacji. I pojawia się inna teoria, zresztą teoria wyłożona dzisiaj rano przez redakcyjnego kolegę Piotra Nisztoriacka i Zieniewicza z Gazety Polskiej Codziennie, który powiedział, że te dymisje, chociażby jeśli będą na przykład w przypadku Anny Starzyńskiej, nie muszą oznaczać degradacji i po prostu wyrzucenia. Mogą też oznaczać awans. Chodzi oczywiście o prawdopodobną nominację albo możliwą nominację Anny Starzyńskiej jako kandydatki w wyborach samorządowych na prezydent Warszawy.
Dlaczego na razie kampania jeszcze w ogóle nie wystartowała? A jednak byłoby to dużo bardziej elegancko. A sądzi pani, że jest taka możliwość? Wydaje mi się, że Anna Strzeżewska jako tak zwana merytoryczna minister, tak? Jednak też nie polityk, bo tak to samo sobie mówi. Proszę uprzejmie, ja Państwu sobie życzę. Na pewno osoba, która jest postrzegana jako specjalistka na swoim stanowisku, aczkolwiek ja uważam, że właśnie w jej zrozumienia politycznego u niej czasami nie widać. Na pewno zna się na tym, co robi, tak? Ale niekoniecznie potrafi to, potrafi to politycznie rozgrywać. Natomiast właśnie to jest ten problem z takimi ministrami, że czasami nie zgadzają się na rzeczy, które komuś wyżej wydają się ważne, a czasami wymuszają rzeczy, które komuś wyżej wydają się nieważne. Pamiętamy też konflikt i taki spór o kompetencje nad cyberprzestępczością i cyberbezpieczeństwem. Ministra ma obronę i te kompetencje ostatecznie trafiły do resortu cyfryzacji, do Anny Strzeżyńskiej, którą przygotowała ustawa. Wymusiła potem szantażem medialnym większy budżet na to. No to akurat było być może dobre zagranie, ale chcielibyśmy mieć może trochę więcej planów w to, co się dzieje, żeby tego typu będzie więcej wglądu, będzie ustawa o jawności życia publicznego. Ale to może zanim w ustawie, to jeszcze bym powiedział o minister Strzeżyńskiej, bo jest taka ważna, moim zdaniem istotna kwestia w związku ewentualnie z jej dymisją. Przecież proszę pamiętać, że Anna Strzeżyńska to jest osoba, która należy do Dream Teamu Jarosława Gowina. Czyli tu mówimy o tym takim koalicjancie, który również bardzo ważną rolę odgrywa przy sprawowanej władzy. Czy w rządzie Beaty Szydło. I teraz dla mnie osobiście zagadką jest, jak ta szachownica zostanie poustawiana, aby jednak nie doszło do konfliktu w rządzie. Bo trzeba pamiętać, że dziś łatwo mówić, no odwołamy Annę Strzeżyńską, odwołamy Witolda Waszczykowskiego i jeszcze tam parę osób. Tylko trzeba pamiętać, że to są ludzie z określonych grup politycznych, z określonych, powiedzmy, frakcji. I teraz pytanie, jak Jarosławowi Kaczyńskiemu uda się poukładać to tak, aby ten konflikt był jak najmniejszy, a mało tego, aby ten konflikt jeszcze zachodzić. Bo to, że Witold Waszczykowski po tym, jak odejdzie ewentualnie z kierowania resortu spraw zagranicznych, zostanie pewnie jakimś ambasadorem, a ja bym stawiał, że zostanie ambasadorem na przykład przy NATO, No właśnie, ja myślę, że to są właśnie te kierunki, w których Witold Waszczykowski będzie dalej rozwijał swoją dyplomatyczną relację. Ale jeszcze jest ważna sprawa, jeśli chodzi o Annę Strzeżyńską, bo Anna Strzeżyńska była w dużym konflikcie z Antonim Macierewiczem, ale nawet nie chodziło do końca o cyberbezpieczeństwo. Ja pamiętam sprawę słynnego dzisiaj wiceprezesa jednej z zachodnich sieci komórkowych, który był przez chwilę, przynajmniej czy miał być wiceministrem cyfryzacji. Anna Strzeżyńska bardzo mocno o niego walczyła, a Antoni Macierewicz, mówiąc kolokwialnie, wyrzucił go z Ministerstwa Obrony Narodowej. No, tych konfliktów, które były w osi decyzji podejmowanych przez Annę Strzeżyńską, było bardzo dużo. Zresztą sam resort cyfryzacji powstał po to, żeby za rządu Platformy i PSL wielu ludzi, także chrześcijan, wydaje się, że to, co powiedział minister Błaszczak o tym, że MSW działało część kompetencji, będzie w stanie przejąć te kompetencje, to jest bardzo dobry pomysł, bo po co mnożyć niepotrzebne byty, po co mają być konstytucyjni ministrowie, którzy prowadzą, czy starają się prowadzić jednak politykę pewnego konfliktu. Anna Strzeżyńska to jest osoba, która ze względu na posiadanie kompetencji w tak ważnym resorcie jest tą osobą, która siłą rzeczy zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, zajmuje się sprawami bardzo istotnymi, a na z obrazem do symbolem miary rosyjskiej. Razem może być to różne misja, na to właściwie nie tym misją traktowana jako degradacja, przyznanie się do błędu, ale do jako moment takiego
awansowania kogoś w rangu. Jeśli szef dyplomacji ma być ambasadorem, a minister cyfryzacji Anna Strażyńska ma być to, może zostać kandydatką na prezydenta Warszawy? Biorąc pod uwagę, że różne możliwe scenariusze starcia pomiędzy PiS-em a Platformą. Więc teraz pytanie jest takie, czy ktoś może zostać kandydatem na prezydenta Warszawy, mając za plecami bardzo niewielką politykę, czy nie poprawić Polska razem, tak? Przepraszam, zaczynałam się w informację dotyczącą nowej kandydatki na ambasadora polskiej przy ONZ. To też denerwuje na przykład część komunikacji, które twierdzą, że wizualność Polski będzie prawidłowa. Duże galimaty jest kolejne. Przepraszam bardzo, wczoraj wspomniałem, że ambasador, znaczy stanowisko ambasadora przy NATO jest stanowiskiem, które może być bardzo, no, gdzieś nawet już wcześniej mówiło się oficjalnie, że minister Waszczykowski kiedyś został ambasadorem. Ta nominacja już była na ambasadora. To znaczy, że właściwie całość myślenia Polski o dobrobycie w Polsce, polskiej państwowości, właśnie roli Polski w świecie odbywa się w gruncie rzeczy przez pryzmat relacji partyjnych, czy też wewnątrz koalicyjnych. To jest po prostu, to jest niesłychane i wydaje mi się to ogromny błąd. Czy pani premier Beata Szydło popełnia ten błąd? Czy ten błąd popełnia Jarosław Kaczyński, jak to pan sugerował? Wydaje mi się, że cały czas borykamy się z tym, że to, co komu się należy, komu coś trzeba dać, żeby kogoś innego uspokoić, to naprawdę nie powinno rządzić aż tak istotnie. Podaje, że były z nim gigantyczne problemy, niekoniecznie związane z jego kompetencją. Kompetencje? Absolutnie. Czy to się udało? Nie wiem. Tak, wiem, że tranzycja i przyjmowanie akcji było całkiem nieźle przeprowadzone. Tak? Czyli to ten moment przystosowania Polski do wejścia do Unii. Co potem się z tym stało? Polska do Unii weszła jednak przed objęciem rządów przez Marka Belkę jako premiera. Czasem podejmują tego rodzaju próby. I mam wiele przykładów, egzorcyści mówią, Marek Belka, jak dramatycznie był członkiem SLD, a toczy się to mało tego, był nawet wicepremierem w rządzie Leszka Millera. Z astrologią, niezależną postacią, która na podstawie położenia gwiazd, oczywiście, że prawo do przewidywania przyszłości osoby lub ruchu. Następnie ułożenie z kart, poznawanie rzeczy tajemne na podstawie kart tarota kolejnej. Koalicji, nawet wewnętrzne, czy zewnętrzne, to jest całkiem się zrozumiałe, naturalne pytanie, z tego wychodzi. SLD też było wiele razy znaczy opisywane jako partia, która zawiązuje cichy sojusz z Platformą Obywatelską, czy z PSL-em. Jeszcze gdy Platforma Obywatelska rządziła, różne rzeczy z tego też wychodziły. Zadam inne pytanie, czy rekonstrukcja w tej chwili jest rzeczywiście potrzebna? Wskazują niektórzy politycy na problem z koordynacją pracy poszczególnych ministrów. Jest też grupa osób, jak przyznaję nawet sam senator Prawa i Sprawiedliwości, Maria Jackowski, która widzi w roli premiera prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ale w momencie, kiedy są duże notowania sondażowe, bardzo dobre notowania i prezydenta, i premier, które są na czele rankingu zaufania społecznego według sondaży CBOS, czy tego typu zmiany są konieczne? Biorąc pod uwagę też obietnice, które rząd realizuje, do czego zresztą rząd, jak mówi premier, bardzo szybko został i wybrany, no i powołany. Czy jest w ogóle potrzebna rekonstrukcja rządu? Czy jest w ogóle potrzebna rekonstrukcja rządu? Zwycięskiej drużyny się nie zmienia i tak jakbyśmy dzisiaj zapytali dowolnego trenera
klasy światowej, który trenuje najważniejsze kluby piłkarskie, to dokładnie by potwierdził. Tutaj Zbiczyński drużyny się nie zmienia, przy tak dużym poparciu, mimo gigantycznym poparciu, którym jednak partie polityczne nie cieszyły się w historii tak często. Mało tego, jeśli się zdarzały tak duże, zdarzało się tak duże poparcie, to było to poparcie, które nie wiem, było w jednym, dwóch, może trzech sondażach. Więc z tego punktu widzenia, no to można iść chociażby śladem słynnego trenera Mourinho i nie zmieniać tego zespołu. Ale oczywiście można jeszcze dojść do takiej sytuacji, że nawet najlepszy zespół potrafi popełniać błędy. Tak samo w obronie, jak w pomocy, również w ataku. I myślę, że Jarosław Kaczyński jako taki coach właśnie patrzący z tej linii bocznej na ten swój zespół, dochodzi do wniosku, że jednak niektórzy dostali zadyszki. I ta zadyszka to jest kwestia, no powiedzmy, tej ciężkiej dwuletniej walki na bardzo trudnym froncie reformy. No i używając tutaj po raz kolejny języka piłkarskiego, no ma trzy zmiany. Oczywiście może dokonać też czwartej zmiany, ale wydaje się, że te trzy zmiany to jest taka zasada, która jest stosowana na najwyższym poziomie futbolowym. I teraz jest pytanie, kto będzie do zmiany? No, myślę, że Jarosław Kaczyński jest dzisiaj jedyną osobą, która jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie tak, aby uciąć wszelkie możliwe spekulacje. Ja chciałabym na tym wypowiadać tych metafor futbolowych, które są jakiegoś trener rządu. Nie to słyszę. Wydaje mi się, że byłoby bardzo dobrze dla Polski, żeby prezes Zwycięskiej Partii zgodnie z dobrą polityczną tradycją objął stekę premiera i objął pełną odpowiedzialność za wszystkie decyzje, bo w tej chwili rozmycie odpowiedzialności to, że pani premier w sposób oczywisty dla wszystkich nie odpowiada w pełni za swoje decyzje. Jest ktoś, kto jeszcze jej mówi, co ma robić. Nie odpowiada, bo to jej nazwisko pojawia się w ustawach i decyzjach rządu. No więc będzie, tak, będzie odpowiadała za wszystkie te decyzje, ale nie wszystkie być może są jej. I wydaje mi się, że to wypadałoby uporządkować. W drugiej części debaty Dnia Polskiego Radia 24, Agata Czarnowska, TVP, Piotr Niszczyk, Gazeta Polska Codziennie, to usłyszę na Reklama. Gdzie mamy zapisane następujące słowa? Jest przybita. Wielu męczenników posłuszniło ci za to, że nie oddali czci bestii, odmawiając nawet udawania kultu. Bałwochwalstwo odrzuca jedyne panowanie Boga. Jest nie do pogodzenia z boską komunią. Bałwochwalcą jest ten, kto niezniszczalne pojęcie Boga odnosi do wszystkiego, tylko nie do Boga. Czytamy w punkcie 2114 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Na różne sposoby człowiek może odchodzić od Boga prawdziwego i zwracać się ku różnym swoim bożkom. Poszczególne grzechy główne skłaniają do oddalania się od jedynego Boga. I tak człowiek pyszny odchodzi od Boga, ponieważ sam pragnie zająć Jego miejsce. Całe życie zarozumiałej osoby polega na robieniu z siebie Boga, przewybijaniu się ponad innych, przez udowodnianie sobie i innym swojej niezwykłości, wiedzy, doświadczenia, potęgi, władzy. Szukając triumfu, sławy, rozgłosu, pyszna osoba pragnie, aby inni zamiast
na prawdziwym Bogu. Na niej skupili całą swoją uwagę, tylko ją kochali. Czcili, podziwiali, uwielbiali lub bali się jej. Dla ludzi chciwych Bogiem staje się pieniądz, majątek. Bogiem staje się posiadanie. Sądzą, że ten właśnie Bóg zapewni im szczęście i potęgę. Dla pieniądza więc żyją, Jemu służą, poświęcają się Mu. Dla Niego rezygnują z wielu spraw, tak wiele spraw zaniedbując. Rezygnują na przykład z wypoczynku, z rodziny, a nawet z prawdziwego Boga. Służą mamonie zamiast Bogu prawdziwemu. Czynią to wbrew ostrzeżeniu Zbawiciela. Nikt nie może dwom Panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim zgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ewangelia według świętego Mateusza. Człowiek nieczysty także posiada swojego Boga. Jest nim doznawanie przyjemności seksualnych. To Bóg rządzi jego myślami. To ten Bóg z małej litery, czynami, całym jego życiem. Temu jedynemu Bogu człowiek taki oddaje kult. Kto cierpi na brak umiaru w jedzeniu i piciu, ten kłania się swojemu Bogu, którym są pokarmy i napoje. Tego Boga czci także człowiek, jemu podporządkowuje bez reszty swoje życie. Ja zazdrosna osoba. Poddaje się ślepo swojemu Bogu, który jest rządzą posiadania tego, co inni mają. Chęć dorównania innym może, jak najwyższa istota, zapanować nad zazdrosnym lub człowiekiem. Na przykład ktoś od świtu do nocy pracuje, aby wybudować sobie taki sam dom, jak na przykład sąsiad. Zazdrość. Również z niej można uczynić bożka swojego życia, który niesamowicie wpływa destrukcyjnie na osobę, która zaprosiła, która wpuściła tę rzeczywistość w przestrzeń swojej codzienności. Podobnie gniew. To jest również dla wielu ludzi bożek i niejednokrotnie też sens życia. Gniew niczym okrutny bożek potrafi zawładnąć człowiekiem, skłaniając go do unoszenia się, złuszczenia, mszczenia się. Mszczenie się, jak niejednokrotnie jest to rzeczywistość obecna w życiu człowieka. Nie przebaczenie, ale mszczenie. Niektórzy wręcz właśnie z tej rzeczywistości czynią sens. Żyje, żeby się zemścić. Jaka wielka ludzka tragedia. Jakże błędne myślenie, bo przecież kiedy człowiek żyje chęcią zemsty, to sam siebie niszczy. To sam dolewa oliwy do ognia. Ognia, który spala tego konkretnego człowieka, który żywi tę chęć zemsty. Idźmy dalej. Lenistwo jest swoistym kultem bezczynności, przyjemności. Dla leniwej osoby bożkiem jest miłe spędzanie czasu, rozrywki, tak zwany święty spokój. Poddany swojemu bożkowi człowiek przestaje służyć Bogu prawdziwemu. Choć może jeszcze w Niego wierzy, to jednak jego wiara stale słabnie i może nawet zaniknąć całkowicie. Zainteresowanie bowiem swoimi bożkami skłania do zaniedbywania wysiłków zmierzających do pogłębiania wiary. Na przykład zdobywający pieniądze człowiek często nie ma, jak mówi, czasu na modlitwę, na uczestniczenie we mszy świętej, na lekturę
Pisma Świętego. Jakże błędne myślenie, znowuż. To przecież nie my robimy łaskę Panu Bogu, że przychodzimy, stajemy na modlitwie, że idziemy na Eucharystię, że idziemy do sakramentów, że rozpoczynam, kończę swój dzień znakiem krzyża, że modlitwa przeplata cały mój dzień. Przecież to nie my robimy łaskę Panu Bogu. To nie my coś Mu dajemy. Podczas każdej modlitwy to Pan Bóg chce nas obdarowywać i to hojnie. Może właśnie od tej strony starajmy się podchodzić do rzeczywistości modlitwy, relacji z Panem Bogiem, do spotkania z Nim w Eucharystii. Nie, że my coś dajemy, tylko wręcz przeciwnie. To Pan Bóg nam daje. Jakże wiele łask, jakże wiele rzeczywistości, których nie jesteśmy nawet w stanie ogarnąć. Tak. To nie my dajemy, to Pan Bóg nam daje. Idziemy dalej, lenistwo powstrzymuje przed wysiłkiem, by zastanowić się nad jakąś prawdą religijną, by przeczytać dobrą książkę, uczestniczyć w katechezie, zaangażować się w jakąś grupę, która funkcjonuje przy parafii, aby pielęgnować swoją wiarę, która jest nam dana, ale i też zadana. Jakże wiele. Posiedź w kościele. Nieuporządkowane życie seksualne rodzi nieraz taką niechęć do kościoła, że zupełnie człowiek zrywa z praktykami religijnymi i w konsekwencji osłabia nawet całkowicie traci wiarę. Dlaczego jest tak wiele też osób, które krytykują, które wręcz są bardzo kompletnie przeciwne rzeczywistości Kościoła, pomimo że wychowywały, zastały się w tej rzeczywistości? Bo Kościół, bo ludzie, którzy żyją zgodnie z wiarą, którzy starają się postępować zgodnie z przekazaniami, są takimi lustrami. Lustrami, w których drugi człowiek może się przejrzeć, może zobaczyć, jak wygląda. Nie tyle zewnętrznie, ale od tej strony duchowej. Jakie jest moje życie? I w tym lustrze, w lustrze Eucharystii, w lustrze modlitwy, w postawie drugiego człowieka, człowieka autentycznie wierzącego, możemy dostrzec również wszelkiego rodzaju niedoskonałości, rysy, ułomności. Kościół jest takim lustrem, który pokazuje nam nasze niedociągnięcia i dlatego jest sporo osób, które krytykują, które niszczą. Ponieważ gdy dostrzeżemy te niejasności, te ułomności swojego życia, mamy dwa wyjścia. A to trzeba czytać Biblię, żeby przeobrażać swój świat duchowy, żeby nie być kłamcą, żeby nie być kłamcą i żeby siłą nie przypominać krowy. To postanowienie warto też pomyśleć sobie o jakiejś jednej konkretnej rzeczywistości, którą chcę przekazywać na najbliższy czas. Bo wiemy, że gdy podejmuję postanowienie poprawy, że będę pracował nad wszystkimi swoimi rzeczywistościami życia, to wiemy, że takie rozłożenie sił nie przynosi zbyt dobrych efektów. Dlatego warto skoncentrować się na jednej konkretnej rzeczywistości. Widzimy, jak to już dużo od nas wymaga wysiłku. Dlatego też jest druga opcja. Rozbić lustro. I na tę drugą opcję tak wielu dzisiaj ludzi się porywa. A to lustro nie chce pokazywać nam naszych słabości, żeby wytykać, spójrz, jaki jesteś słaby, jaki jesteś ułomny człowieku w swoim życiu. To jest zupełnie inny sens. Ono chce nam pokazać to, co może jest jeszcze do zrobienia w naszym życiu, abyśmy wzrastali.
słabe, co grzeszne, abyśmy zastali w naszej świętości. To jest główny cel tego lustra. Dlatego tutaj również to nieuporządkowanie w tej przestrzeni seksualnej również nosi konkretne perturbacje. Jeśli więc Pan Bóg ma być dla mnie kimś jedynym Panem i Bogiem, ale też co rozumiem przez te słowa Panem i Bogiem, moim pierwszym przyjacielem, muszę odrzucić wszelkie formy bałwochwalstwa i uwierzyć tylko w Niego. Jemu zawierzyć oraz uznać Go za jednego mojego Zbawiciela, mogącego zapewnić mi szczęście wieczne. Szczęście wieczne, nie to przemijające, złudne. Muszę umiłować Go ze wszystkich sił, służyć Mu, dawać Mu cześć. Skupić się, czas. Trzeba nam zastosować się do wskazania Jezusa Chrystusa, który poucza. I nie bądź trup. Bogu swemu, Pana Boga swego, służyć będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Dla swojego dobra, można dodać, tylko i wyłącznie. Dziadowe. Spójrzmy, nie ma. Co, czy w nie naszym jest. Życiu nie ma też nie w tej rzeczywistości bałwochwalstwa. Jak to sprawdzić? Wystarczy zobaczyć, ile czasu w ciągu dnia, tygodnia powierzam na relacje z Panem Bogiem, na relacje z drugim człowiekiem, ile poświęcam na różnego rodzaju inne rzeczywistości. Oczywiście. To wszystko zależy też od powołania, jakim jest człowiek obdarzony. Wiadomo, że osoby, które są powołane do życia kontemplacyjnego, to tego czasu będą poświęcały zdecydowanie więcej na budowanie relacji z Panem Bogiem. Osoba, która pracuje, która jest zatroskana o swoją rodzinę, tego czasu będzie miała zdecydowanie mniej, ale też ważne, żeby te dwie rzeczywistości, sfera sakrum i profanum, żeby Pan Bóg i nasze życie, żeby to było żeby się przeplatało w naszej codzienności, żeby były te akty szczeliste, żeby było też ukierunkowanie swoich myśli do Pana Boga. Boże, to się codziennej pracy. Panie Boże, oddaję Tobie tę pracę. Niech to będzie moja modlitwa. Bóg w pracę. Tak często się dziwimy, dlaczego tak dużo wysiłku wkładam w taką czy inną rzeczywistość mojego życia, takie czy inne zajęcia, i to się obraca w ruinę. A czy proszę Boga o błogosławieństwo? Czy może z tej pracy nie czynę swojego bożka, który gdzieś jest na pierwszym miejscu? Praca, praca, praca. I tu wytłumaczeń mamy bardzo wiele. I bardzo często, bardzo słuszne są to wytłumaczenia, bo rodzina, bo utrzymanie. Bardzo ważne są to sprawy, niezmiernie. Ale czy to wszystko jest osadzone na fundamencie, którym jest Pan Bóg? Czy do Niego to wszystko prowadzi? Jeśli nie, to czasem nie dziwmy się, że tyle wysiłku wkładamy, tyle energii, tyle pracy i to się obraca w ruinę. Bo czy proszę Pana Boga o błogosławieństwo? Nic bez błogosławieństwa Bożego. I trzeba nam nieustannie, aby pracować na tym, aby to Pan Bóg był na pierwszym miejscu w naszym życiu. Aby to On był w centrum, a tym by to do Niego naprowadziły wszystkie sprawy naszego życia. A wówczas wszystko inne będzie na właściwym miejscu. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy katechezy, którą wygłosił w godzinach porannych ojciec Dawid. 45 minut po godzinie 17 przed nami nasza wspólna wieczorna modlitwa Kościoła, czyli Nieszpory. Hymn rozpoczyna się od słów Wszechmogący Stwórco Świata, w tomie czwartym, strona 563. Natomiast psalmodię odnajdziemy na następujących stronach, 564 i strony kolejne. Zapraszam. Thank you.
Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospisz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wszechmogący Stwórco Świata, Tyś oddzielił ląd od wody, aby fale nie wchłonęły ziemi nowonarodzonej. Chcesz, by była ona płodna w ziarno, kwiaty i owoce, które swoim żyznym plonem karmią ludzi i zwierzęta. Oczyść swoją łaską duszę przepaloną żarem grzechu, niech obmyje łzami błędy i odrzuci zło przewrotne. Niechaj nam świat będzie wiara, Twoja wola naszą wolą, niech nadzieja pokój niesie i w miłości nas utwierdza. Spraw to, Ojcze miłosierny, który razem z Twoim Synem i z Pocieszycielem Duchem władasz czasem i wiecznością. Amen. Pan da zwycięstwo swemu pomazańcowi. Niech Pan Cię wysłucha w dniu utrapienia. Niech Ciebie chroni imię Boga Jakuba. Niech Tobie ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wspiera ze Syjonu. Niech pamięta o wszystkich Twoich ofiarach i niech Mu będzie miłe Twe całopalenie. Niech Ci udzieli, czego w sercu pragniesz i każdy Twój zamysł wypełni. Będziemy się cieszyć z Twego ocalenia i w imię naszego Boga podniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie Twoje prośby. Wiem teraz, że Pan wybawi swego pomazańca, odpowiada mu ze świętych swych niebios, zbawczymi czynami swojej prawicy. Jedni ufają rydwanom, inni zaś koniom, a naszą siłą jest imię Boga naszego Pana. Tamci zachwiali się i upadli, a my stoimy i trwamy. Panie, ocal króla, a nas wysłuchaj w dniu, w którym Cię wzywamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan da zwycięstwo swemu pomazańcowi. Będziemy śpiewać, Panie, i sławić moc Twoją. Panie, król się weseli z Twojej potęgi i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy. Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiom warg jego. Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś. Szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę. Prosił Ciebie o życie. Ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. Wielka jest jego chwała dzięki Twej pomocy. Ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem. Gdyż błogosławieństwem uczyniłeś go na wieki, napełniłeś go radością Twojej obecności. Król bowiem w Panu pokłada nadzieję i nie zachwieje się z łaski Najwyższego. Powstań, Panie, w swojej potędze. Będziemy śpiewać i sławić moc Twoją. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Będziemy śpiewać, Panie, i sławić moc Twoją. Uczyniłeś nas, Panie, królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Godzien jesteś, Panie i nasz Boże, otrzymać cześć, moc i chwałę. Bo Ty stworzyłeś wszystko, a dzięki Twojej woli istniało i zostało stworzone. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie. Bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich królestwem i kapłanami dla naszego Boga i będą panować na ziemi. Godzien jest baranek zabity wziąć potęgę, moc, mądrość i bogactwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Uczyniłeś nas, Panie, królestwem i kapłanami dla naszego Boga. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Umiłowani. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Thank you.
Ukażesz mi, Panie, pełnię radości przy Tobie. Ukażesz mi, Panie, pełnię radości przy Tobie. Wieczne szczęście po Twojej prawicy. Pełnię radości przy Tobie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ukażesz mi, Panie, pełnię radości przy Tobie. Raduje się duch mój. W Bogu Zbawicielu moim. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Jako lud nabyty na własność, zanośmy wspólne uwielbienia i prośby do Chrystusa Pana, który zawsze żyje między nami. Ku Twojej chwale wysłuchaj nas, Panie. Panie Królu i Władco ludów, pospiesz na pomoc narodom i wszystkim, którzy sprawują władzę, aby zgodnie z Twoim prawem zabiegali o wspólne dobro. Ku Twojej chwale wysłuchaj nas, Panie. Ty nas wybawiłeś z niewoli grzechu. Obdarz synowską wolnością tych, którzy cierpią niewolę ciała lub ducha. Ku Twojej chwale wysłuchaj nas, Panie. Niech nasza młodzież wiedzie życie nienaganne w Twoich oczach i całym sercem odpowiada na głos Twego powołania. Ku Twojej chwale wysłuchaj nas, Panie. Spraw, aby dzieci naśladowały Twój przykład oraz ciągle wzrastały w mądrości i łasce. Ku Twojej chwale wysłuchaj nas, Panie. Przyjmij zmarłych do wiekuistego królestwa, w którym spodziewamy się królować razem z Tobą. Ku Twojej chwale wysłuchaj nas, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Panie Boże Wszechmogący, dzięki Ci składamy za to, że pozwoliłeś nam dożyć tego wieczoru. Wznosimy ręce ku Tobie i pokornie prosimy, abyś przyjął naszą modlitwę jako miłą Tobie ofiarę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Chwałę Ci, o Jezu najdroższy, przez resztę moich dni. Szczęściem moim jest Ciebie w sercu mieć. Tak bardzo pragnę, byś pozostał mi. Ty ukochałeś mnie, pomimo moich wad i błędów jesteś ze mną. To nie zmieni się.
chwałę Ci. Jezu najsłodszy przez resztę moich dni. Szczęście moim jest Ciebie w sercu mieć. Tak bardzo pragnę, byś pozostał mi. Ty ukochałeś mnie. Pomimo moich wad i błędów jesteś ze mną. To nie zmieni się. Nie. Nie wyrobiłaś się tam gdzieś, to tutaj nie musisz piać. Po co tyś komuś potrzebna tutaj? No. Także Państwo zobaczą, tak się sytuacja cała rozmydla, gdy nadaje nasze radio Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. I my nie potrzebujemy tutaj jakichś takich tych świeckich piosenek, bo jest ich za dużo, takiego wyjścia, jakiegoś tak jak komuś jest źle, czy że ona narzeka, jako stara panna, że się nie wyrobiła gdzieś, jak ona tu wyje. No Państwo popatrzą, ile mamy podobnych tego typu świeckich piosenek. To nie ma sensu ani tego słuchać, ani tego puszczać, i nadawać w związku z tym. Także, no głupota za głupotą, daj durna babosiana.